Takie litery wcale nie muszą oznaczać głosek w piśmie, mogą być nośnikami zupełnie innej informacji. Na przykład w językach określanych jako Hmong, znowuż na terenie Chin, w jednej z ortografii opartej na alfabecie łacińskim, przeważająca większość sylab zakończona jest współgłoską. Poproszę następny obrazek. O, tam macie tekst taki naszymi literkami. Proszę zwrócić uwagę, że większość sylab jest zakończona na współgłoskę, chociaż w językach tych sylab zakończonych na współgłoskę nie ma w wymowie. Tutaj współgłoski kończące w piśmie sylabę służą do notowania wysokości tonów, na jakich poszczególne sylaby muszą być wymówione, aby wyraz nie stracił swojego znaczenia. Jeżeli nie będzie w tym tonie wymówionym, który musi być, to nie będzie znaczyło, oznaczał tego, co powinien oznaczać. Wśród pism alfabetycznych są takie, które systematycznie notują wszystkie głoski oraz takie, które w zapisie systematycznie opuszczają pewne głoski. Do tych pierwszych należą alfabety na przykład nasz łaciński, grażdanka, czyli rosyjski. Ja poproszę następny obrazek, tutaj mamy grażdankę, przy czym zobaczycie, że to jest pismo rosyjskie, ale język rosyjski nie jest. Tutaj mamy, żeby uatrakcyjnić trochę ten pokaz, akurat tekst w języku czukowskim. Następny obrazek poproszę, to jest pismo greckie. To jest strona tytułowa książki o Sakonach. Następny obrazek, pismo ormiańskie czy armeńskie. Tutaj jednak jedna krótka samogłoska jest w pewnych kontekstach fonetycznych systematycznie pomijana. Stąd w transliteracji wyrazów ormiańskich, na przykład na nasze literki, pojawiają się nieprawdopodobne do wymówienia zbitki współgłoskowe. Poproszę następny obrazek, który nam pokazuje tekst w piśmie gruzińskim. To jest jedno z najbardziej fonetycznych pism świata. Następny obrazek poproszę. To jest pismo koreańskie i to jest pismo alfabetyczne. Chociaż by się wydawało, że to jest niemożliwe, tylko jest to... Litery są, czy znaki pisarskie są ustawiane w inny sposób, niż my sobie to wyobrażamy. Nie jedno obok drugich, tylko inaczej. Jako przykłady drugiej kategorii mogą służyć na przykład grafiki czy alfabety takie jak arabski, poproszę. Zobaczymy, tak, czy hebrajski, następne, systematycznie nie zapisujące samogłosek krótkich, aczkolwiek w przypadku alfabetu hebrajskiego zastosowanego do zapisu tekstu w innych językach żydowskich, jak na przykład jidysz czy ladino, czy tekstów karaimskich, które nie są żydowskimi, wszystkie samogłoski są zapisywane. W językach świata w użyciu pozostają liczne systemy mieszane. Na przykład pismo japońskie, powinien być następny obrazek, który nam pokaże pismo japońskie. Pismo japońskie jest kombinacją chińskich znaków i na wzór chińskich tworzonych ideografów własnych, rodzimych japońskich oraz znaków z dwóch różnych sylabariuszy stosowanych dla różnych celów, z coraz liczniejszym udziałem liter z alfabetu łacińskiego. Widzicie tam Rolex już inaczej nie jest pisane niż w ten sposób. Oni to mają jako jeden, jakby powiedzieć, ideogram, jedna czcionka to jest i zawsze już jest w formie takiego logo drukowane. Pismo koreańskie jest ideograficzno-alfabetyczne tak naprawdę, ponieważ są ideogramy chińskie i te takie znaczki ułożone z liter alfabetu, które żeśmy widzieli poprzednio. Zaś indiańskie pismo czerokeskie, poproszę następny obrazek, jest sylabiczno-alfabetyczne. Ortografie oparte na poszczególnych alfabetach mogą przejmować znaki pisarskie z tych alfabetów w formie czystej, pozbawionej diakrytyków. I tak jest na przykład z ortografią angielską opartą na alfabecie łacińskim. Dlatego przez długi czas żeśmy mieli kłopoty z pisaniem na komputerze tekstów polskich, ponieważ były te U zamknięte, te U i tak dalej i tego komputer nie chciał brać, ponieważ był skonstruowany na początku w oparciu o
grafikę łacińską bez jakichkolwiek znaków diakrytycznych, tak jak ona występuje w języku angielskim. Ale mogą litery być zaopatrywane w znaki diakrytyczne, haczyki pod literami, kropki, kółka, kreski proste, ukośne nad literami i tak dalej, dla notacji głosek dla danego języka specyficznego. Poproszę następną frazę, żeby zobaczyć. O, tu jest trochę przykładów. Mamy polskie przykłady, mamy węgierskie w drugim rzędzie i rumuńskie w trzecim rzędzie. W formie niemal skrajnej ilustruje to oparta na alfabecie łacińskim ortografia wietnamska. Poproszę następny obrazek. Proszę zwrócić uwagę, ile tutaj jest. To jest upstrzone znakami diakrytycznymi, ponieważ diakrytyki muszą rozróżnić samogłoski, których nie ma w językach europejskich. Na dodatek jeszcze muszą podać tony, w jakich każda sylaba musi być zapisana. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno, mianowicie to jest pismo, które jest, ma taki system ortograficzny, że każda sylaba jest pisana oddzielnie. Nie każdy wyraz, a każda sylaba. Do tego za chwilę wrócimy do końca. Poza strukturą systemów pism istotny jest w typologii systemów graficznych języków świata kierunek pisma oraz użycie pauz i znaków przestankowych. W różnych pismach jego kierunek może przebiegać na przykład poziomo z lewa na prawo, jak w ortografiach opartych na alfabetach łacińskim, greckim, cyrylickim czy w sylabicznych pismach indyjskich, na przykład w piśmie tajskim, tak jest to, proszę na chwilę, pismo tajskie, to jest fragment gazety. Proszę zwrócić uwagę, jak takie liternictwo można wypisać. To jest pierwsza strona, jedna czwarta pierwszej strony jednego z ważniejszych dzienników tajskich, Sajandad. I tu możemy zobaczyć, jak takie pismo może pięknie być wykorzystywane do komponowania takiej strony gazety. Tak jest w piśmie khmerskim, proszę pokazać. Widzimy tutaj pismo khmerskie, z lewa na prawo poziome. W piśmie birmańskim, proszę pokazać, takie same kółeczka wesołe. Z tym, że tekst, żeby było znowuż wesele i atrakcyjnie, nie jest w języku birmańskim, a w tajskim języku dajskim z południa Chin. Następnie może być to kierunek poziomo z prawa na lewo. Znaczy odwrotnie, z prawa na lewo, jak w ortografiach opartych na alfabetach semickich. Widzieliśmy już teksty arabskie, czy w grafice arabskiej, widzieliśmy teksty w grafice hebrajskiej. Pokażę tutaj grafikę syryjską. Tu mamy grafikę syryjską. Ja bym chciał, żebyście Państwo wyobrazili, bo tam nie przewrócimy chyba tego, wyobraźli sobie to przestawienie tak, bo za chwilę Państwo zobaczą pismo jakby takie, tylko pionowe. To znaczy, że zostało to pismo zaadaptowane przez inne języki, ale w formie pionowej. Mamy odwrócili to tak, mają z góry na dół. Jest też taki sposób pisania, który się nazywa jak zawołami tworzącymi pole. To znaczy, czytamy na przykład, zaczynamy czytać z lewa na prawo, ale wracając, czytamy z prawa na lewo. Z lewa na prawo, z prawa na lewo. Tak było w większości pism starożytnych i bardzo niedobrze, że ludzkość zarzuciła ten sposób czytania, bowiem byśmy dużo zyskiwali na czasie. Czytamy linię i potem wzrok nasz tracąc czas niepotrzebnie, bezproduktywnie wraca na początek linii, bez względu na to, z której strony zaczynamy. Jeżeli byśmy czytali tak, prawda, to wtedy byśmy zyskiwali bardzo dużo na czasie przy czytaniu. Byśmy czytali co najmniej dwa razy szybciej. Mogą być pisma, które są systematycznie zapisywane pionowo z kolumnami z lewa na prawo. Poproszę następne pismo. To jest to odwrócone, to co było potrzebne, bo poprzednio. To jest tak zwane pismo staro-ujgurskie, używane do zapisów języka klasycznego mongolskiego, na przykład mandżurskiego, kałmuckiego, dzisiaj języków siber, dałówskiego.
Następnie mogą być kolumny pionowo, z prawa na lewo. To jest kierunek, który przeważa w tekstach japońskich. To był kierunek właściwy pismu chińskiemu. Teraz już chińskie pismo jest pisane tak jak nasze mniej więcej, a więc poziomo z lewa na prawo. Także w inny sposób. I tutaj na sekundę wrócę do pisma koreańskiego, o którym mówiłem, alfabetycznego. Mianowicie w piśmie koreańskim poszczególne litery alfabetu koreańskiego są grupowane przez stawianie ich obok siebie albo jedne pod drugimi lub jednocześnie i obok siebie i jedne pod drugimi w sylaby wpisujące się w kwadrat normatywny dla wielkości ideogramu chińskiego. Po czym następuje szeregowanie takich jakby imitujących ideogramy znaków złożonych w kolumny bądź pionowe, bądź coraz częściej poziome. Niektóre języki używają więcej niż jednego kierunku pisma. Na przykład teksty w językach chińskich i w szczególności w języku japońskim zapisywane mogą być poziomo z lewa na prawo, poziomo z prawa na lewo, bądź pionowo z kolumnami z prawa na lewo. Na razie jeszcze nie ma takiego sposobu, żeby pisać pod górę, ale nie wiem, być może niepraktyczne, bo nie ma w zasadzie żadnego uzasadnienia, żeby tak nie można.